To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. Jak zwykle, drodzy Państwo, są z nami szkoleniowcy obu zespołów. Trener gości pan Andrzej Konwiński, trener gospodarzy Dominik Nowak. Prosimy o krótką ocenę tego dzisiejszego spotkania, a zaczynamy oczywiście od trenera gości. Panie trenerze, uprzejmie prosimy. Chciałbym na początku pogratulować trenerowi zwycięstwa w tym spotkaniu. Muszę powiedzieć, choć rzadko to pada może z ust trenerów, ale my ten mecz przegraliśmy dlatego, że spotkaliśmy się z zespołem, który był od nas po prostu lepszy. I myślę, że to z boiska było widać. Natomiast no, żal taki może troszkę z naszej strony, że potrafiliśmy również w wielu sytuacjach przy dużym szczęściu wybronić sytuację z gry. Natomiast no, straciliśmy po dwóch stałych fragmentach te dwie bramki i w zasadzie ten wynik oczywiście sprawiedliwy dla drużyny gospodarzy. No myślę, że to takie dosyć było takie zderzenie potencjałów. Generalnie staraliśmy się atuty, które ma drużyna gospodarzy, no wyłączyć. Natomiast było to dla nas dzisiaj bardzo trudne. No i no zakończyło się jak zakończyło. Jesteśmy w zupełnie przeciwstawnych miejscach tabeli i wiadomo, że my już mamy zupełnie inne cele w tym momencie niż drużyna z Wigier. Natomiast no wiadomo, że tutaj mogę tylko pożyczyć sukcesów w końcowej części sezonu i jeżeli oczywiście będzie to możliwe, to awansu trenerowi do Ekstraklasy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panie trenerze. Prosimy przy. Dziękuję za gratulacje. Ja bardzo krótko gratulacje też dla moich zawodników za to, jak grali, jeżeli chodzi o tą konsekwencję, żelazną realizację tych założeń taktycznych. Nie graliśmy z łatwym dzisiaj przeciwnikiem, tu chciałbym zaznaczyć i też zespołem, który potrafił przede wszystkim momentami dość dobrze utrzymywać się przy piłce. Naprawdę jest to zespół, który muszę powiedzieć był jednym z lepszych, jeżeli chodzi o ten element takiej piłkarskiej próby przede wszystkim gry w piłkę. Natomiast oczywiście no, mieliśmy swoje atuty i zgadzam się, no, wygraliśmy zasłużenie, natomiast tak jak powiedzieliśmy sobie przed meczem, no, tu każdy inny wynik byśmy odbierali z wielkim niedosytem i wiedzieliśmy o tym, ale takie trzy punkty też trzeba zdobyć i wybiegać i to na pewno dzisiaj zawodnicy pokazali. I myślę, że to wszystko teraz już trzeba się przygotowywać do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. We'll be right back.
Thank you.